Witajcie przyjaciele, w drugim dniu na wyspie Skye. Przemek już wyciąga grilla, tak? Tak. Jakoś dajemy radę. Jest elegancka pogoda najważniejsze. Jesteśmy, minęliśmy Rubę Hunis, czyli tą samą północ Skye'u. No i lecimy, jesteśmy w połowie gdzieś przed Dunvegan Castle. Także coś jemy i lecimy, zobaczymy tam może Coral Beach. A docelowy punkt to jest na latarnię na Neist Point. Słuchajcie, jesteśmy na Coral Beach, tak? Nie wiem, ale nocowali, a nie wolno nocować, to widzicie, jest tak, że jak jest, że niby nie nocować, zajmujecie wtedy przez cały tydzień komuś tam parking i nigdy nikt tu się nie zatrzyma. Ale zobacz, dystans czy przejdziesz? 1,8 km z parkingu w jedną stronę macie. To kawałek drogi, co? Przemek, sprawdzaj temperaturę, jak mamy wchodzić. Czy na pewno jest 20 stopni? Ale ciepła, zobacz, tata. Nawet? Zaraz, ja ci powiem. Ciepła. No, 700 ma. Więcej niż dychę, to raczej nie. Dobra. Tak czy siak, nikt się nie kąpie, tak? Widzicie, jak to jest? Macie plażę jak na Karaibach, a nikt się nie kąpie. Jakieś podejrzane, co? Słuchajcie, zostawiliśmy Coral Beach, tak, za sobą, gdzieś tam w dole i zatrzymaliśmy się na lodzika. No i dobra, teraz dalej plan jest taki, cały czas pogoda jest elegancka i lecimy w stronę Neist Pointu, na latarnię tam. Owce tu wszędzie biegają luzem. Witajcie na Neist Pointcie, przyjaciele. Witajcie, dzień trzeci na Neist Pointcie. Spędziliśmy noc przy latarni. Było trochę campervanów, co? Tak, tylko 11 zostało z nami. No, tak nas dzisiaj przywitało. Pogoda. Powiedz, ciepło było w nocy? Tak, było ciepło. No, i tak nasze, to jest nocowanie, tak? Tak, i tak nasze mumie może zostanąć do 19 minus stopni. A, mamy mumie do minus 19 stopni.
padła decyzja, tak? Jak już jesteśmy i taka woda, to wbijamy się na Nespońcie, tak? Na nurkowanie. Wjechaliśmy na Ferry Pulse na parking, tak? Mhm. Przemek trochę pospał. Teraz, jak nie wiem, czy będziecie widzieć, taka ścieżka kręcona tam w stronę gór, to tam właśnie idziemy, tam są te pule. Tam Przemek ma się kąpać, tak? Przemek, twardy zawodnik. Powiedz, jak tam woda? Orzeźwiająca czy nie? Ciepła. No już Przemek wychodzi. Zostawiamy Ferry Pulse za nami, tak? Bo już mamy, słuchajcie, 18 godzinę. A do Aberdeen mamy pewnie około 4 godzin może szybkiej drogi. Po drodze jeszcze skoczymy może. Co tam ty byś zjadł, Przemek? Fish and chipsa? No dobra, to czy może jakiś hot dog, czy tam jakiegoś burgera? Nie? Fish and chip? Dobra, to zatrzymamy się gdzieś na fish and chipsa. Zobaczymy, czy na Skye'u, czy już gdzieś poza. I lecimy do Aberdeen.